Halo, halo, jesteście tam ludzie? Widzicie nas po drugiej stronie? Tutaj Woka Ilnicka i Basia Pietruszczak. I nasza rozmowa o mojej książce. Tu ją mam. O, tu mam książkę. Widać, żeby nie było. No, a teraz podaję głos Basi i ona wam wszystko opowie. Dziś jestem gwiazdą. Tak. Cześć, dzień dobry, witajcie. Ja trochę przejmuję teraz pałeczkę, no bo w końcu to jest taki, chciałam powiedzieć, troszeczkę wieczorek inaugurujący książkę, ale mamy poranek późniejszy, więc w każdym razie jest to przedpołudniowe spotkanie autorskie, którego Woka jest gwiazdą. Także ja tutaj będę zajmować się wszystkim technicznie pewnie nie. Bo jakbym zajmowała się tym technicznie, to byśmy nigdy nie weszły na antenę. Natomiast tak, chciałam was poprosić, żebyście napisały i napisali, czy tam jesteście po drugiej stronie, a przede wszystkim też napiszcie, czy już jakoś nie możecie się doczekać, aż ta książka do was trafi. Czekajcie, próbuję tutaj jakoś celować w moje małe okienko. Może nawet już ją macie, może macie jakieś spostrzeżenia, więc podzielcie się nimi. My będziemy zaczynać tak za jakieś 2 minutki i poczekamy, aż to was tutaj troszkę zbierze. To ja może przedstawię Wokę. Woko, dla tych, którzy cię nie znają. Słuchajcie, Woka jest autorką tej oto wspaniałej książki, której znowu nie potrafię celować, okej. Okay. Jest też twórczynią portalu Seksualność Kobiet, a przede wszystkim jest taką przewodniczką po kobiecej seksualności. A ta książka, o czym pewnie za chwilę nam opowie, to jest owoc jej aż 6-letniej pracy w tym obszarze i zbierania różnych doświadczeń, z czego powstała naprawdę moim zdaniem niesamowita książka. I tak Woka, jak tobie pisałam jakiś dzień czy 2 dni temu, że w pewnym momencie, jak ją czytałam, naprawdę czułam się, jakbym była otulona takim kucykiem dobrych kobiecych opowieści. Jakieś to było strasznie, strasznie fajne doświadczenie. Także to tylko taki mój mały spoiler. A ja nazywam się Basia Pietruszczak, jestem dziennikarką i tutaj mam tą przyjemność, żeby przeprowadzić was przez to nasze malutkie spotkanie. Więc ja bym tylko teraz chciała zobaczyć, gdzie ja mogę widzieć komentarze. Zaraz to ogarnę. Okej, jesteśmy na żywo, ja sprawdzam na telefonie. Tak. Wszystko działa, tak? Wszystko działa. Komentarze jak będą, to pewnie też zobaczysz. Dobra, ja jeszcze otworzę właśnie Facebooka na wszelki wypadek. I sobie nas troszeczkę ściszę, bo sama siebie słyszę. Dobrze, Dobra. to ja powiem, że jeśli kojarzycie Basię, to prawdopodobnie kojarzycie ją albo z dawnych czasów, z wysokich obcasów, albo z nowych czasów, z kosmosu dla dziewczynek, albo może z profilu pani Miesiączka, który współprowadzi razem z Kamilą Raczyńską-Homen, a może z wystąpienia TEDx, które swego czasu było popularne bardzo na YouTubie, o miesiączce. Oczy milczymy, kiedy nie mówimy o miesiączce. Jest z nami Beata, widać to w komentarzach. O, Cześć super. Beata, dzień dobry, dzień dobry, czyli wiemy, że wszystko działa, nic nie wybuchło i możemy jechać dalej. Ej, fantastycznie, super. To już widzę, super, że tutaj widać te komentarze, ale to jest wspaniałe. Jestem podekscytowana odkryciem tej platformy. To co, możemy zaczynać? Cześć, Ola. Cześć. O, widzę komentarze, ale jestem po prostu jak, nie wiem, dziecko, pierwszy dzień szkoły. Cieszę się bardzo. Jak tam, Woka, możemy? Tak. Jak najbardziej. Ja już jestem gotowa, wiesz, już od 5 maja. Dobra. To słuchaj, to może właśnie opowiedz nam troszeczkę na sam początek, jak to było z tą książką, dlatego że mnie bardzo zatrzymała w ogóle świadomość tego, jak rozmawiałyśmy kilka dni temu i powiedziałaś, że pracowałaś nad tą książką 6 lat. To jest kawał czasu.
Tak. Myślę, że w ogóle to się zaczęło wcześniej, ponieważ ja o niej myślałam jeszcze ponad 4 lata, zanim ją zaczęłam pisać. Ale kiedy zaczęłam robić portal Seksualność Kobiet, to zrozumiałam, że ta kobieca seksualność jest taka trochę poodcinana od wielu tematów, które są dla nas istotne, dla nas jako kobiet, to takie inkluzywne, ale też dla mężczyzn. A jednak się o tym nie mówi i to są tematy, które trafiły do książki, czyli między innymi życie z miesiączką i w ogóle w cyklu miesięcznym, seksualność związana z porodem, związana z byciem młodą mamą i ciąży, a także seksualność w takim wymiarze sprawiania sobie przyjemności, kiedy jesteśmy same ze sobą. Cześć wszystkim, widzę Asię, Anię, Marysię, cześć, cześć. I ja się często spotykałam też z tym, że ludzie słowo seksualność rozumieli jako seks, że to są synonimy, że to jest stosunek seksualny po prostu kobiety z mężczyzną, a dla mnie seksualność to jest bardzo szerokie pojęcie, w którym mieści się dużo rzeczy, które się w ogóle nie wydarzają w stosunku seksualnym, ani też w stosunku seksualnym z mężczyzną, no bo jednak nie wszystkie kobiety są heteroseksualne. I o tym też jest w tej książce. Ale trochę chyba odbiegłam od pytania, czyli że to trwało długo. Tak. Dlatego, że ja musiałam mnóstwo rzeczy przemyśleć i choćby moje studiowanie tematu porodu trwało chyba ze 2 lata. Chodziłam na kręgi porodowe, jeździłam na warsztaty porodowe, czytałam wszystkie książki o porodach, jakie tylko można było znaleźć, a Aina May Gaskin lubi pisać bardzo grube książki. Oglądałam filmy i tak dalej, więc to, co jest w tej książce, to są doświadczenia kobiet. To są wywiady z kobietami, które są podane we fragmentach tematycznie, czyli robiłam wywiad z jedną kobietą o czymś tam, o wszystkim, co jej przychodziło do głowy, a potem wybierałam, o, tu było o porodach, o, tu było o miesiączce, a tu było o orgazmach. Są to zebrane doświadczenia głównie kobiece seksualne, które są odłączone od mężczyzny. To jest pokazana seksualność kobieca, którą kobiety mają albo same ze sobą, albo z innymi kobietami, albo też z mężczyznami, bo są takie fragmenty, ale jednak jest ten fokus nastawiony na pokazanie tego, co ja jako kobieta przeżywam i na takie właśnie wejście w kobiecy świat, nie jak go zadowolić, nie jak się ładnie zaprezentować, nie jak być sexy, tylko właśnie co ja przeżywam. No a zrobienie kilkudziesięciu wywiadów, które trwały czasami wiele godzin i spisanie tego wszystkiego, żeby zachować anonimowość rozmówczyń, wiesz, wszystko zrobiłam od A do Z, a no to tak jeszcze tą książkę sama wydałam, więc to trwało bardzo długo. Niesamowite. No i to była taka szkoła dla mnie, nie? Jakbym studia skończyła. 5 roku, prawie 6 lat. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tej pracy, którą wygenerowałaś i właśnie tych, jakby tego całego, tak jak mówisz, no bo musiałaś po prostu to wszystko, mówiąc, nie wiem, kolokwialnie, totalnie rozkminić. I to widać w tej książce i rzeczywiście ja też miałam takie poczucie, dopiero mniej więcej w połowie sobie zdałam sprawę, że czytam ją i czytam i myślę sobie, no dobra, no ale gdzie jest ten seks? Jakby w ogóle o co tutaj chodzi, tak? Gdzie jest to, do czego jesteśmy przyzwyczajone, tak? Że książki o seksualności to są książki o stosunkach seksualnych, najczęściej mężczyzny i kobiety. Natomiast jak czytałam twoją książkę, to najpierw miałam takie zaskoczenie, że no dobra, ale gdzie to jest? A później jakby to się zupełnie rozmyło w takie poczucie zachwytu i takiego, o Jezu, jakie to jest wspaniałe, że można kobiecą seksualność prezentować właśnie w ten sposób, z absolutnie kobiecej perspektywy, w której punktem definiującym jest kobieta, a nie jakaś tam dodatkowa osoba, tak? Czy
chociaż oczywiście tych punktów definiujących jakby tą kobiecą seksualność po drodze jest bardzo dużo i myślę, że tutaj możemy sobie już troszeczkę zacząć wchodzić głębiej w tą materię książki. I chciałam się zapytać, dlaczego właśnie książkę o seksualności kobiet zaczynasz o miesiączce? I to nie jest, wiecie, to nie jest malutki rozdział o miesiączce, to są strony, tego jest naprawdę dużo, to są potoczyste opowieści, które płyną jak rzeka. Tak, można powiedzieć, dlatego że jestem szalona, ale też na pewno dlatego, że z mojego punktu widzenia i po moich doświadczeniach pisania innej książki, która była wywiadem o miesiączce z Natalią Miłuńską, jestem absolutnie przekonana, bo wcześniej to przeczuwałam, a teraz jestem absolutnie przekonana, że właśnie miesiączka, pierwsza miesiączka jest dla miesiączkujących osób, dla dziewczynek, pierwszym krokiem w kobiecość i seksualność, ale właśnie w taką seksualność i kobiecość, o jakiej piszę w książce, nie w stosunek seksualny, że pierwsza miesiączka to jest, teraz jesteś gotowa na stosunek seksualny. Nie, od pierwszej miesiączki możesz zajść w ciążę, możesz mieć dzieci, czyli jakby wchodzi w twoje ciało ta kreatywna siła, siła rodzenia, ale oczywiście no, nie proponujemy dziewczynkom 10-letnim czy 12-letnim, żeby zostawały mamami. Natomiast widzę i to też z rozmów z kobietami, z warsztatów, które prowadzę prawie 10 lat, że miesiączka jest bardzo ważnym tematem, a też często ludzi krępującym. I ona jest, to jest temat o seksualności, bo oczywiście nie wszystkie kobiety miesiączkują, ale te, które tego doświadczyły, jakby stawiają pierwszy krok w swoją seksualność, bo w ich ciele seksualnym, w macicy, w tym takim seksualnym centrum, w brzuchu, w waginie, dzieje się coś bardzo ważnego. I ten temat, że jest jakieś wydarzenie, najczęściej jest przemilczany. Nie zawsze. I też są takie historie tutaj w książce o tym, że właśnie nie był przemilczany, że był świętowany i jak wiele daje to kobiecie energii, siły, pewności siebie na te dalsze kroki w przyszłość. I kiedy ta miesiączka jest przyjęta, już nieważne, czy z okazji pierwszej miesiączki, czy później kobieta ma jakąś swoją drogę do tego, czy osoba miesiączkująca do takiej emancypacji miesiączkowej, to kiedy uczysz się akceptować swój cykl, swoją krew, no to takie fizyczne oznaki kobiecości, i seksualności, i płodności, to uczysz się też akceptować siebie, przyjmować siebie i mam wrażenie, że kobieta, która właśnie zaakceptowała swój cykl, swoją miesiączkę, ma o wiele łatwiejsze życie seksualne. Jest jej o wiele łatwiej, ponieważ ona się nie musi ukrywać, no bo zobacz, w pewien sposób ten przykaz ukrywania wszystkiego, nie mówienia, że masz miesiączkę, jakby nie obnoszenia się, nie wiem, chowania się z tym, że masz jakiś kubeczek menstruacyjny albo podpaski w torebce, pytania szeptem, czy mi tam się podpaska nie odwraca, wszystko to jest związane z ukrywaniem siebie. Ukrywasz coś, co się dzieje w twoim ciele, co jest symbolem twojej kobiecości i seksualności, więc czego się uczysz ukrywać w ten sposób? Siebie się uczysz ukrywać, właśnie swoją seksualność, swoją kobiecość, jakąś swoją moc i ona jest odrzucona i jest bardzo dużo wstydu wokół tego, więc w ten sposób uczysz się, że seksualność, że kobiecość, że płodność to jest coś okropnego, tajemniczego, nie należy o tym z nikim mówić i zobacz, że mamy ten sam wzorzec, który jest związany z miesiączką, przeniesione na kolejne tematy związane z seksualnością, czyli na seks, na edukację seksualną, na masturbację, czy nawet na poród. Bo nawet na ciążę tak naprawdę, bo to, i pamiętam jeden jakiś taki kawałek z książki, który był dla mnie mocno poruszający, wypowiedź dziewczyny, która mówiła, że ona wstydziła się
już jako dorosła kobieta wstydziła się powiedzieć rodzicom, że jest w ciąży, bo to powiedzenie, że jest w ciąży, było dla niej przyznaniem się przed nimi, że ona jest seksualna i że ona uprawia seks. Co jest jakieś takie w ogóle szokujące i strasznie smutne, no ale, ale no to jest konsekwencja tego, o czym w ogóle piszesz w całej książce. Czyli tego ukrywania i niedopuszczania, tak? I też tego, że właśnie z miesiączką wiąże się to, to tabu seksualności, bo oczywiście dla wielu osób myślenie o 12-latce w kategorii kogoś, kto ma urodzić dziecko, jest w ogóle nie do pomyślenia. Natomiast to jest jakaś myśl, która głęboko jest osadzona i jakby jest połączona z miesiączką, tak? Że oto dostaje się miesiączki, to znaczy, że już można jednak nosić te dzieci, tak? Już i że z tym wiąże się jakieś takie duże zagrożenie dla kobiet w ogóle w naszej kulturze. W sensie to jest postrzegane, tak? Że właśnie jesteś teraz młodą dziewczyną, która dostała okres i po prostu zaraz wrócisz do domu z brzuchem. I czasami to są te przekazy, które pojawiają się wprost w rodzinie, a często właśnie jest tak, że one są zupełnie przemilczane, a mimo wszystko są bardzo głośne, bo jakoś manifestują się w takiej atmosferze w domu, prawda? O tym też dużo można przeczytać. Tak się zastanawiam, jak w ogóle to było dla ciebie zbierać te wypowiedzi kobiet i też osób transseksualnych, bo to są tak intymne i głębokie wywiady, bardzo poruszające, też bardzo różne, bo wachlarz tych opowieści jest naprawdę ogromnie, ogromnie różnorodny i zastanawiam się, skąd wiesz, wzięłaś w ogóle te osoby i jak to było wchodzić z nimi taki świat ich intymności. No, na szczęście mam wielu przyjaciół i ludzi, którzy mi dobrze życzą. I spotykam się z tym od początku mojej pracy. Więc niektóre osoby to były osoby na przykład z kontaktu. Ja mówiłam, jaką osobę potrzebuję, bo założyłam sobie, że wywiady mają być bardzo różnorodne. Bo ja chcę pokazać seksualność nie w jakimś wycinku, tylko chcę pokazać w pełnej krasie, czyli mówimy o wszystkim. Mówimy o rzeczach, które mogą, nie wiem, napawać dumą, szczęściem, radością, ale też takich, które mogą być, nie wiem, zawstydzające, frustrujące, bo wyszłam z założenia, że jak ma być pełna krasa, to ma być pełna krasa, bez takiej właśnie maski, że jesteśmy idealnymi kochankami i nie mamy żadnych problemów. Chodziło mi o afirmację seksualności, ale też uważam, że jak się odetnie tę frustrację, która się czasem pojawia, no bo chyba każda osoba jest czasem sfrustrowana z jakiegoś powodu związanego z miłością, seksualnością, seksem, no to wtedy coś odetniemy. Więc wiedziałam, że będę musiała mieć kontakt i z kobietami młodymi, i starszymi, i takimi, którzy mają mnóstwo seksualnych doświadczeń, wiesz, patrzą komuś w oczy, już mają orgazm, i takimi też, które tego orgazmu nie przeżyły albo nie uprawiały seksu z drugą osobą, więc szukałam też przez znajomych, którzy mówili, o Woka, znam taką osobę, więc pozdro dla wszystkich moich znajomych, terapeutów, seksuologów działających w fundacjach dla osób transpłciowych i tak dalej, bo to zadziałało. No, też przez to, że od 10 lat prowadzę portal Seksualność Kobiet, jestem kojarzona, jestem znana, ludzie wiedzą, że to, co się pojawiało w internecie, było za darmo i było szczere, więc chyba łatwiej tym osobom, które mnie jakoś poznały, gdzieś sobie wygooglowały, o to ta, to po prostu jakoś się otworzyć. No i to też nie były spotkania w McDonaldzie, gdzie wszyscy chodzą, spotykałyśmy się często w domu u tej osoby albo w jakimś innym, albo w jakimś zacisznym miejscu, czasem w parku. I to też sprzyjało nawiązywaniu takiej intymnej atmosfery. Te wywiady często były też takie, że ta osoba coś mówiła i też pytała mnie o coś i coś tam, wiesz, one są pocięte, one są bardzo też poskracane. Ta książka miała 3 redaktorki, bo tego materiału były tony, godziny, to wiesz, to by wyszły 4 takie książki. Ta i tak jest dość gruba, bo ma prawie 500 stron, na szczęście są duże litery, to mówię dla osób, które potrzebują dużych liter.
Więc to była najcudowniejsza, najwspanialsza część pracy. I te rozmowy z ludźmi, to było święto. Naprawdę, ja też często słyszałam od nich, nie że od każdej osoby, ale to się naprawdę zdarzyło, tylko tobie to powiedziałam, albo tobie pierwszej to mówię, albo wiesz, tylko ty i mój mąż. Więc to też mi pokazuje, jak bardzo my potrzebujemy wynosić takie historie w ogóle do świata. Więc ja pisałam tą książkę bardzo długo, prawie 6 lat, i miałam dużo takich wahań, takiego, no nie dam rady, no za bardzo mi się temat wymyka, ale wiedziałam, że te osoby dały swoje opowieści i ja dla nich muszę skończyć. Po prostu muszę. To nie może być ukryte przed światem, bo wydaje mi się, że to ma ogromną wartość. I też dostaję już od kobiet informacje zwrotne. Wczoraj napisała do mnie Nadia, która ma 20 lat i w prezencie na moje urodziny mi napisała recenzję, że właśnie to jest książka, której przeczytała tylko 100 stron, ale już ją kochała, bo wszystko jest powiedziane tak wprost, tak, wiesz, bez żadnego potem, no nie wiem, jak ona to ujęła, ale że w tej książce jest jak jest. Mhm. I jesteśmy z tym, co jest. Nie tworzymy innego świata, że może być lepiej. Tak jest dobrze i to też jest takie moje przesłanie, że kobieto, taka jaka jesteś, jesteś wystarczająca, jesteś okej, taka możesz być. I mam nadzieję, że to też jakoś emanuje z tej książki. Jakby w moim odczuciu bardzo. I ta akceptacja, o której mówisz, no też no przejawia się jakby tak naprawdę wszędzie w książce, ale szczególnie w jakimś moim odczuciu, na przykład w tym rozdziale odnoszącym się do właśnie miłości siebie, akceptacji siebie, do akceptacji swojego ciała i do swojej cielesności. I o to chciałam cię trochę też zapytać, jakby czym dla ciebie jest ta miłość do siebie? No tutaj w książce jest cała księga o tym, która się nazywa Kochanie siebie. I tak jak tytuł rozumiem w sposób i przenośny, i dosłowny, kochanie siebie w sensie takim właśnie, że akceptuję siebie. I też w sensie takim, że dotykam siebie, daję sobie rozkosz, po prostu jest to jakaś nazwa na samą miłość, na masturbację. No to dla mnie miłość do siebie jest byciem dla siebie dobrą i pozwalaniem sobie na bycie sobą. Mhm. Szczególnie w tym zakresie cielesności i seksualności, który ma dużo wytycznych, które podobno mamy spełnić, aby być akceptowane przez innych. I teraz jest dużo oczywiście w psychologii mowy o tym, że jest jasna strona, ciemna strona. I właśnie dla mnie ta miłość do siebie to jest akceptowanie tych obu swoich stron. Ze świadomością, że może coś mi nie służy, że coś jest, może nie wiem, nie najbardziej korzystne, może nie stawia mnie w najlepszym świetle, ale taka jestem. I też kobiety, które się wypowiadały w tej książce, czasami mówiły takie rzeczy, które mogłyby je postawić w złym świetle. Mhm. Że nie wiem, czegoś nie lubią, czegoś nie akceptują, że nie wiem, mają wysmarowane w domu ścianę krwią miesięczną, bo kochały się na przykład i wytarły tę ścianę ręką niechcący i potem się nie dało zamalować, więc można powiedzieć, no zobacz co za osoba, czy ona jest do końca do zaakceptowania, ale one to mówiły z przekonaniem, z taką właśnie miłością i akceptacją. Więc tym jest dla mnie kochanie siebie, bycie ze sobą autentyczną i szczerą, nawet jeśli komuś się mogę z tego powodu nie spodobać. Ale jeśli sobie się podobam, to już jest naprawdę dobry punkt startu do obcowania w ogóle z ludźmi. I też w zakresie seksualności, też takiej seksualności dzielonej z drugą osobą, uprawiania seksu, miłości, pieszczot, bo kiedy ja mam tą akceptację dla siebie, pewność siebie i ten taki, tę taką przestrzeń, ten taki margines, że no dobra, ja wiem, że to jest może trochę ekscentryczne, ale ja jestem, to wtedy możemy też drugiej osobie dać ten margines, żeby ona była sobą, że wtedy ona nie musi się dopasowywać,
do jakichś oczekiwań niewypowiedzianych, najczęściej nie moich czy twoich oczekiwań, tylko ogólnie takich wziętych z kultury, że taki ma być prawdziwy mężczyzna, w cudzysłowie prawdziwy mężczyzna, albo taka ma być prawdziwa kobieta, albo to jest seks, a to nie jest seks. No to jest taka po prostu bardzo, jak ciebie słucham i też jak czytałam o tym książce, no to jest taka bardzo wolnościowa perspektywa, która naprawdę no w życiu odmienia wszystko tak naprawdę. W życiu, nie tylko seksualnie, tak? Tylko w całym życiu. Ale to, co jeszcze jakoś bardzo mnie zastanawia, że twoja książka jest skonstruowana w taki sposób, że pokazujesz takie kolejne progi, które musi przechodzić kobieta, żeby trochę, żeby stawać się kobietą, trochę, żeby siebie odkrywać, żeby też budować swoją seksualność. I że w gruncie rzeczy twoja książka jest książką o rytuałach przejścia, o takich... Chciałam wrzucić ładne słowo po francusku, jak się to mówi po francusku z moich zajęć z antropologii, ale nie zrobię tego, bo to przekręcę. Natomiast może chciałabyś o tym troszeczkę więcej opowiedzieć, bo to jest szalenie ciekawe. Więc za chwilę się odniosę do tych rytuałów. Jeszcze o tym takim przechodzeniu różnych rzeczy. Więc tak, ono nie jest konieczne. Nie trzeba wszystkiego przechodzić. To może być wybór danej osoby i to też jest właśnie ta wolność, że ja nie obliguję innych osób i też w ogóle jakoś nie obligujemy się, bo mam wrażenie, że będąc w tej książce jesteśmy w kręgu. I to też mi osoby mówią, że czytam sama w domu, a czuję się jak między siostrami. Że właśnie z tego wyboru, że nie trzeba robić pewnych rzeczy, bierze się to poczucie wolności. Natomiast jeśli chodzi o takie punkty zwrotne w życiu, jak na przykład pierwsza miesiączka, czy poród, czy jakieś inne związane z seksualnością, to często stare kultury miały wokół nich jakąś procedurę właśnie przejścia. Jakiś miały algorytm, że na przykład jak dziewczyna dostaje miesiączkę, no to cała społeczność jej jakoś pomaga to zrozumieć, o co tutaj chodzi, po co to jest, do czego jej się przyda. Wiemy o tym, że w wielu starych kulturach istniała edukacja seksualna, w której właśnie starsze kobiety uczyły młodsze kobiety różnych rzeczy, też tych dotyczących seksualności, tego jak się kochać, jak żyć cyklem miesięcznym. I wydaje mi się, że w tej naszej kulturze, taką jak ja ją znam, ja nie miałam żadnego rytuału z okazji pierwszej miesiączki i też nie znam wiele kobiet, które miałyby jakieś właśnie rytuały z tej okazji, chociaż trochę tak, ale na przykład też ciąża i poród są takimi momentami i to już się, mam wrażenie, jakoś częściej dzieje, bo jesteśmy trochę starsze, możemy sobie zorganizować właśnie jakąś taką ceremonię. One się pojawiają, malowania brzucha, czy błogosławienia łona, czy taką właśnie porodową. I z mojej perspektywy, kiedy to mamy, dostajemy jakiś bonus od świata, bo wtedy widzimy, że coś się z nami dzieje, nasza społeczność to zauważa i to jest jakby taki, wiesz, taki stempel zatwierdzony. Ona jest w ciąży, może rodzić jak chce. Ona przeszła pierwszą miesiączkę, jest teraz seksualna, może z tej seksualności swojej korzystać. Czyli nie zostało to wyparte z takiej kolektywnej świadomości tej danej społeczności i myślę, że dzięki temu ta osoba, która przez to przechodzi, ma takie poczucie, że wszystko z nią jest okej, że jestem w tym zauważona, że jestem w tym zaakceptowana, że jak czegoś nie rozumiem, to mogę pójść do tego grona, które mi jakby ten stempel zatwierdzony postawiło. I jakby wtedy nie ma problemu, wtedy jest jakby jakaś korzyść. Natomiast kiedy tego nie ma, a najczęściej rozmawiałam z takimi kobietami, osobami, które czegoś nie miały, to pojawia się takie poczucie braku. Ja to w swojej pracy zauważam jako czekanie na moment, w którym ktoś mi jakby pozwoli być seksualną, albo da mi seksualność, albo
zaakceptuje mnie, naucz mnie czegoś. Mhm. I najczęściej to się nie pojawia, bo nie mamy właśnie tych rytuałów. Czasami są to oczekiwania, które niektóre kobiety przenoszą na mężczyzn, czyli jeśli idę z nim do łóżka, to on się musi znać na sprawach miłości, musi znać wszystkie techniki, antykoncepcje. On może nie znać, on też może pierwszy raz być w łóżku z kobietą. Mhm. Ale gdzieś jest taki niewypowiedziany motyw, że no, mężczyzna się zna na seksie i on musi mi tutaj pomóc. I to też niektóre kobiety mówiły, że faktycznie kiedy trudno im było zaakceptować siebie, kiedy znalazł się dobry partner czy kochanek, to pojawiała się ta akceptacja, którą one potem potrafiły zmienić w samoakceptację. No, ale nie zawsze to jest i wtedy ten brak rytuału czy jakiegoś takiego właśnie zauważenia przez innych, powiedzenia widzę cię, akceptuję to, kocham cię taką, możesz taka być, jest właśnie związany z takim poczuciem, że ja jestem niewidzialna, że ludzie mnie nie rozumieją, a przecież seksualność, intymność to są takie no, najdelikatniejsze w zasadzie obszary życia i bardzo ważne, mhm. które się też dzieli z bliskimi osobami, ważnymi osobami, w ważnych momentach. I też mi kobiety mówiły o tym, że na przykład ja się czuję niewidzialna, ja się nie czuję kobietą. I to ja nie mówię o osobach trans, które się wypowiadały. Mhm. Ja mówię o kobietach, cis kobietach. Mhm. Skąd się bierze to poczucie, że ja nie jestem kobietą? Mam ci odpowiedzieć? Nie, ja tak zawieszam to pytanie. Moim zdaniem to się łączy w pewien sposób z tym, że pewnych rzeczy kulturowo nie zauważamy, nie świętujemy, tak jak na przykład miesiączka i potem czekamy, aż ktoś nam coś da, bo czujemy brak, więc mam nadzieję i też po to pisałam tą książkę i też właśnie w taki sposób, żeby osoby, które ją czytają, przeżyły to chociaż w wyobraźni, kiedy o tym czytają i zobaczyły, jak mają inne osoby, że też mają to poczucie braku, że też chciałyby rytuału, że mogą go sobie zorganizować ewentualnie, same dla siebie, bo koniec końców jest tam też taki rozdział o tym, jak to mężczyzna uczy kobietę seksu, tam w części dotyczącej edukacji seksualnej i z tego, co widzę, to najważniejsze jest to, co ty sama o sobie myślisz, jak sobie sama dasz prawo do bycia sobą, do korzystania z seksualności, to wtedy otwiera się jakaś nowa rzeczywistość. Właśnie pojawia się ta wolność, że ja nie muszę czekać na pozwolenie od mamy i taty. Mhm. Ja mogę sama. Tak? Jakby ten rytuał, ten pierwszy rytuał przejścia dla osoby takiej nastoletniej, on może też dawać poczucie, że jestem już dorosła, no, stanowię już o sobie. No ile ta mama mi będzie mówić, co ja mam robić? Jaką sukienkę zakładać? Jak się czesać? Czy mogę włosy obciąć? Czy mogę sobie tatuaż zrobić? Tak. A jednocześnie taka perspektywa jest taka odciążająca dla związków, bo w momencie, w którym po prostu bierzesz odpowiedzialność za swoją seksualność, jakby przyjmujesz ją do siebie, to zdejmujesz tą odpowiedzialność za nią z, na przykład ze swojego partnera, tak? Z projektowania jakichś takich oczekiwań, że on właśnie ma być tym, który, nie wiem, nauczy cię, wprowadzi cię. No bo to też jest, jak sobie nad tym się zastanowimy, to jest tworzenie takiej relacji, która nie jest partnerska tak naprawdę, nie? Tylko jest no, jakimś tam przeniesieniem relacji ucznia, mistrza, czy nawet rodzica i dziecka. Trochę. To są już takie grząskie historie. Słuchaj, to może teraz trochę takim kocim susem skoczymy do innego tematu i pogadamy chwilę o orgazmach, dlatego że w swojej książce piszesz, ja zacytuję tutaj fragment, bardzo trafnie zresztą, że w takiej przestrzeni publicznej prawie w ogóle nie słyszymy o orgazmach, których źródło leży nie w genitaliach czy dotyku, ale o orgazmach energetycznych całego ciała, czy na przykład orgazmach serca. I to jest strasznie prawdziwe, bo mam poczucie, że jeżeli słyszymy o orgazmach w takiej naszej kulturze popularnej, w takiej sferze medialnej, to słyszymy tylko o tym sztucznym, nieprawdziwym zresztą podziale na orgazm pochwowy i łechtaczkowy. I tak naprawdę to byłoby tyle.
Czyli to jest trochę historia o tym, jak dotrzeć od punktu A do punktu B z takim bardzo dużym kontekstem tego, że to, jak tam docierasz, jest złe i nieprawidłowe pod kątem widzenia kultury i popularnych magazynów. Natomiast ty w ogóle tutaj roztaczasz zupełnie inny krajobraz i na przykład piszesz o orgazmie serca, co jest w ogóle jakimś kosmosem. Opowiesz o tym troszeczkę? W tym rozdziale o orgazmach jest bardzo dużo wypowiedzi różnych kobiet i ja sobie je kolekcjonowałam. Od takich wypowiedzi kobiet, które nie przeżyły orgazmu, do takich wypowiedzi kobiet, które po prostu mają tyle rodzajów orgazmów i to tak jakby zgłębionych, poznanych, że one potrafią o nich opowiadać, że ten się dzieje tu, ten jest tu. No i ja wiem, że tak może być, że różne osoby przeżywają różne orgazmy i to też dla mężczyzn chcę powiedzieć teraz, że to nie jest tak, że tylko kobiety mają po prostu tak dane przez naturę, chociaż tak się czasem uważa, że mężczyźni też mają wiele możliwości orgazmicznych. Tylko to jest coś, o czym się nie mówi, bo męski to najczęściej ma być połączone z wytryskiem i to się potem tak stawia znak równości, że wytrysk to jest orgazm u mężczyzny. A u kobiety właśnie jest jakiś sprzed 100 lat dawny podział, który może kiedyś był do czegoś potrzebny, ale on nie jest prawdziwy, dlatego że całe nasze ciało ma orgazmiczny potencjał i te orgazmy można przeżywać i na płaszczyźnie fizycznej, że po prostu czujesz w jakimś miejscu ciała, że coś jest, ale też na takiej subtelnej płaszczyźnie energetycznej. I jakby orgazm może być też związany z różnymi czakrami. Często to są orgazmy połączone z tymi czakrami nisko, tam przy kręgosłupie, gdzieś powiedzmy w okolicy właśnie genitaliów i brzucha. Dla osób, które nie wiedzą, co to są czakry, możecie na przykład z jogi kojarzyć, że są takie ośrodki energii, które po prostu idą po kręgosłupie od podstawy do czubka głowy. Więc te niskie czakry to są tam przy dole kręgosłupa, a wysokie są przy górze. I też niektóre osoby tak odczuwają orgazmy w różny sposób i jako na przykład energię, która płynie do góry i jakąś taką błogość, są osoby, które tracą przytomność w związku z orgazmem. No i są oczywiście orgazmy fizyczne, które można czuć jako jakąś przyjemność, ekstazę, powiedzmy, nie wiem, w okolicach łechtaczki, czy w ogóle waginy, ale która też nie może rozpływać po ciele, dochodzić do kolan, dochodzić do stóp, czy właśnie do góry gdzieś. Tylko kiedy kobiety wiedzą, że można mieć albo orgazm łechtaczkowy, albo pochwowy, to mogą nie zauważać, że wiele tych orgazmów, takich fizycznych, genitalnych orgazmów, to są w ogóle mieszane orgazmy, w których bierze udział jakby dużo, dużo mięśni, które są dookoła genitaliów. Nie wiedzą też, że łechtaczka jest bardzo dużym organem, który obejmuje w ogóle też waginę i tylko koniuszek wystaje jakby poza ciało między wargami sromowymi. No i żyjemy w takiej nieświadomości, ale tak, jeśli wiesz, jak wywołać orgazm, na przykład pocierając łechtaczkę, no to robisz, bo to jest proste, tak? Albo, nie wiem, jakoś stymulując waginę od środka. Ale gdybyś wiedziała, że możesz mieć orgazm od tego, że ktoś cię całuje tutaj na przykład w środek dłoni, albo że sama się tutaj dotykasz, albo że ktoś cię całuje w usta, to na przykład to jest dobry punkt tutaj, jakby gdzie usta się łączą z dziąsłem, tak? Tutaj wędzidełko. Tutaj mówi się, że jest taki punkt energetyczny związany z łechtaczką i jakby całowanie tego miejsca jest podobne jak pieszczoty łechtaczki, no to kiedy to wiesz, to możesz próbować innych rzeczy, orgazmu od pocałunku, orgazmu od pieszczot piersi. I dużo kobiet też, które ze mną rozmawiały, mówiło o takich orgazmach, które wzięły się nie wiadomo skąd. O, położyły się na kamieniu ciepłym, były zrelaksowane i nagle przyszedł orgazm. Nie wiadomo, jak go zaklasyfikować, no ale to jednak był orgazm. I chciałam w tym rozdziale to pokazać, że jest to znowu jakiś chyba temat tabu. Mówienie o tym, że tylko genitalia służą dla przyjemności, tak jakbyśmy się już pogodzili w tej kulturze, że no trudno,
no mamy już jakieś te świńskie orgazmy, to jest takie zwierzęce i paskudne, ale niech już tam będzie przy tych cipkach i penisach, ale w sercu? Nigdy w życiu, orgazm jest grzeszny. Mhm. No, trochę sobie żartuję, ale może coś w tym jest. No to jest znowu trochę historia o tym, że jak to jest w ogóle możliwe, żeby na przykład orgazm funkcjonował w oderwaniu od stosunku takiego heteroseksualnego. Jakoś czuję, że to też jest bardzo, bardzo o tym, a też właśnie to, co jest dla mnie jakoś takie ciekawe, no to są te orgazmy, które w ogóle wynikają trochę z interakcji ze światem, nawet nie z jakiejś takiej intencji szukania przyjemności dla siebie, tak, czy jakiegoś intencjonalnego działania, tylko rzeczywiście wiele jest tych historii, które dotyczą. Była historia, nie będę, nie, chyba jej nie chcę spoilerować, ale tej dziewczyny z kwiatami, która dostawała orgazmów od kwiatów. Tak. To było od i właśnie i historia od właśnie być leżenia sobie na skale rozgrzanej słońcem, czy w ogóle przebywania na słońcu, czy przebywania w naturze. I że to są te historie, które się pojawiają, tak? W ogóle takiego doświadczenia przyjemności, jako takiej wielkiej przyjemności, która jest znowu w swojej książce jest pokazana jako coś, co jest po prostu częścią życia kobiety, a nie koniecznie musi być czymś, co jest przeżywane w parze, a jednocześnie, że to jest, nie wiem, mam poczucie, że jest równie ważne, tak? Równie istotne. Mamy po prostu też trochę zachwianą tą naszą perspektywę kulturową właśnie na to, jakby co, czemu nadajemy znaczenie i czemu nadajemy wartość, a czemu tą wartość odbieramy innym rzeczom. Tak, tam są też opowieści o pierwszych orgazmach. Starałam się je pozbierać i... Tak. To jest ciekawe, że orgazmy kojarzy się ze stosunkiem seksualnym, głównie heteroseksualnym, głównie typu penis pochwa. I jakby uznaje się, że jak jest taki stosunek, to powinien automatycznie być orgazm. No to też jest oczywiście jakaś iluzja kultury. Czasem on jest, ale czasem go nie ma. I to też jest część naszej seksualności, że wtedy też go nie ma. Ale kobiety, które mi opowiadały o swoich doświadczeniach, to często mówiły pierwszy orgazm, na leżakowaniu w przedszkolu, albo zjeżdżałam po poręczy na jakimś tam weselu, miałam 6 lat. I jakby tutaj też można zauważyć to, że nie trzeba seksu, nie trzeba stosunku, nie trzeba drugiej osoby, czasem nawet nie trzeba żadnych fantazji czy podniecenia. Jakby orgazm może ci być dany, bo tak, bo jesteś, nie wiem, tak rozluźniona, tak zrelaksowana, tak otwarta na przyjemność. Jest tam też historia kobiety, która przeżyła orgazm porodowy. W tej książce jest jedna, ale ja też rozmawiałam z innymi kobietami, które jakoś, powiedzmy, nie zgodziły się na publikowanie. I to są też orgazmy nie tylko z jakichś porodów domowych, na Hawajach. Nie? Jakby ja rozmawiałam z Polkami i to są ich doświadczenia. Ale to są też doświadczenia z porodów szpitalnych. Mhm. I nagle co, rodząc dziecko w szpitalu, masz orgazm? Może tak być? Nie do pomyślenia. Tak, jakby nie chcę robić z tego żadnej normy albo jakiegoś takiego punktu, do którego trzeba dobiec, żeby być rozwiniętą seksualnie osobą. To jakby to nie o to chodzi. Po prostu mamy taką możliwość i czasem się to kobietom zdarza, że pod wpływem dotyku piersi albo jakiegoś masażu, albo jakiegoś właśnie przeżycia emocjonalnego typu kocham go albo kocham ją, jestem tak otwarta, pojawia się takie doświadczenie fizyczne, cielesne, które jest orgazmem. To może zostańmy od razu przy tych porodach,
Znaczy w ogóle w twojej książce jest tyle wątków, że mam poczucie, że mogłybyśmy naprawdę długo rozmawiać, tak? Myślę, że dzisiaj nie zdążymy poruszyć jeszcze wątków związanych z menopauzą i tak dalej. To też jest szalenie ważne. Natomiast chciałabym jeszcze zapytać cię o porody i też szalenie interesujący rozdział właśnie tych historii porodowych, przez które jak taki refren przewija się takie jedno zdanie, które brzmi mniej więcej tak, że to w ogóle nie było tak jak na filmach, że to w ogóle nie było tak jak w telewizji. I chciałabym o tym też opowiedzieć troszeczkę więcej, bo to jest w ogóle, to jest szalenie ciekawy wątek. No i to jest kolejny dowód na to, skąd my się uczymy o seksualności. O czymś, co jest bardzo później ważne, no bo rodzenie dziecka jest czymś bardzo ważnym. Przychodzi nowy człowiek na świat, a ty nie masz o tym informacji z pierwszej ręki, tylko się dowiadujesz o tym z filmów. I masz swoje doświadczenie budować o to, co było w filmach, czyli co, to jest tak bardzo temat tabu, że w ogóle o nim nie rozmawiamy. Ja wiem, że wiele kobiet doświadczyło bardzo trudnych porodów, których nie chcą wspominać, nie chcą o nich pamiętać i to jest ich prawo. Ale jednocześnie, jeśli nie mówimy o tym, to inne kobiety, te, które aktualnie są w ciąży i to będzie ich pierwszy poród, tracą, bo one nie wiedzą, właśnie nie mają tego punktu oparcia dla siebie. I o wielu rzeczach uczymy się z filmów, o wielu rzeczach uczymy się, bądź się nie uczymy z książek. Ja tam przywołuję też Anię z Zielonego Wzgórza i to jest właśnie taka książka też o tym, że Ania z Zielonego Wzgórza nie miała pierwszej miesiączki, ani żadnej kolejnej, że no co, jakichś opowieści porodowych też tam nie ma, wiadomo, nie w pierwszym tomie, ale ona ma chyba 7 dzieci czy 6. No ma ich sporo, tak. Tak, więc byłaby przestrzeń, a jednak tego nie ma. I w związku z tym zaczynamy się uczyć z jakichś dziwnych źródeł, między innymi z kultury popularnej, ale też, jeśli chodzi o poród, to często tak jak w łóżku, w seksie przenosi się tę odpowiedzialność na partnera seksualnego czy partnerkę, jeśli to są dwie kobiety, że no on ma wiedzieć co. No, hopem jest? Jest, no to ma wiedzieć. I tak samo tutaj przy porodzie, że położna ma mi mówić, kiedy ja mam przeć, albo lekarz jakiś, jak ja mam urodzić, bo ja w ogóle nie jestem nauczona tego, nikt mi nie uświadomił, nikt mi nie powiedział, że to jest mój poród, że to ja rodzę, że moje ciało wie. Oczywiście są kobiety, które będą chciały urodzić przez cesarskie cięcie, bo się na przykład tak bardzo boją. No i świetnie, że jest taka możliwość. Ale są też kobiety, które chciałyby urodzić swoje dziecko same i żeby nikt im nie przeszkadzał i nie mówił, teraz proszę przeć, kiedy nie ma w ogóle jeszcze fazy parcia w porodzie. I jakby w porodzie też jest to wyraźnie pokazane, że ta kobieca seksualność jest gdzieś oddana. Pierwsza miesiączka została oddana tabu. Jest tabu, my honorujemy to tabu, więc nie mówimy o tym, nie uczymy. W szkole to najwyżej jest coś na poziomie fizjologii, że tam cykl trwa 28 dni, że się złuszcza wyściółka macicy, ale nie ma nic za tym takiego właśnie ludzkiego, serca. I podobnie jest z porodem, że gdzieś jest ten temat w ogóle wycięty. Właśnie ta położna, którą już wspominałam, Aina Majgaskin, pisze w jednej książce, co ja też tam przywołuję, jej słowa, że być może personel szpitalny jest tak przyzwoity, że nie może zaakceptować seksualnych części porodu. A kiedy poród przebiega jakby zgodnie z naturą i kobieta jest traktowana jak seksualna istota, i ma przestrzeń dla siebie i nie musi się spieszyć z tym rodzeniem do końca zmiany w szpitalu, tak jak nie musi się spieszyć z orgazmem. I są zachowane te takie warunki intymności, to wtedy ten poród jest łatwy. Bo można porównać trochę poród i seks. Jeśli wzięliby cię na jakieś właśnie łóżko porodowe w czasie seksu, oświetlili, przyszedłby personel, może jeszcze jacyś studenci, to czy to by był przyjemny seks? Kiedy wszyscy się na ciebie gapią i z zegarkiem w ręku, a kiedy ona będzie miała orgazm? I podobnie z porodem, że dużo kobiet
par przekonuje się, że właśnie pieszczenie kobiecego ciała ułatwia poród, że się wydzielają wtedy te hormony, dzięki którym się otwiera macica, że na przykład jak nie mogą wywołać porodu, a już jest termin, to ten poród jest wywoływany też poprzez kontakt macicy ze spermą, bo tam jest ten hormon, który mówi czas na akcję porodową. Było to jakoś. Ludzie gdzieś to pamiętają jeszcze, że o, tak można wywołać poród, czyli albo umyć okna, albo kochać się. Ale w szpitalach to gdzieś poznikało. Jest jakieś takie właśnie, to jest takie ograbianie kobiet z mocy tej seksualnej, z możliwości. Jest tam też wspomniana położna czy doula Angela Gallo, która opowiadała o tym, że w czasie medycznego porodu rodziła chyba ponad 40 godzin, było to bolesne i tragiczne, a kiedy zaczęła się masturbować podczas porodu, urodziła bardzo szybko. Gdzie my mamy tą wiedzę o tym, że masturbacja pomaga w porodzie? Przecież to się nie godzi, tak w ogóle opowiadać. No, tak, wiesz, no to jest po prostu na takim poziomie na takim poziomie poznawczym jakieś takie szalone tabu, tak? Kiedy wchodzi, no to jest no jakieś takie wielkie zakłamanie naszej kultury, w której mamy ciążę, która pochodzi z seksu, i tam jest dziecko, które pochodzi z seksu, natomiast w tym momencie, że nagle pojawia się to dziecko, to ten seks trzeba po prostu wyciąć, trzeba go okroić, tą seksualność skalpelem, bo seksualność i dzieci to jest coś, czego nie wolno mieszać, tak? No to jest wielkie, wielkie, wielkie tabu, natomiast później też w tej książce widać, no, o czym no też pewnie gdzieś tam wiemy, ale nie jest to wiedza powszechna, no, że dzieci są seksualne również od samego początku. Więc my żyjemy po prostu na takim spektrum seksualności cały czas i to wspaniale to pokazujesz w tej książce, natomiast żyjemy rzeczywiście w kulturze, która pozwala nam tylko być w seksualności w bardzo takich wyporcjowanych kawałkach życia, kawałkach czasu, czy w relacjach, tak? Bo to nie jest tak, że to jest cały czas i my w tym jesteśmy, rodzimy się w tym i umieramy, ale że to są właśnie tylko takie punkciki, że tu wolno, ale tutaj już nie, tu wolno, ale tutaj nie wolno. I bardzo fajnie, że w swojej książce pokazujesz, w moim poczuciu, tak, że właśnie pokazujesz to kontinuum, to całe takie spektrum seksualności kobiecej, a jednocześnie dzięki temu, że w książce zawarła się wiele różnorodnych głosów, to rzeczywiście tak, ja też miałam takie poczucie, że jestem na jakimś takim spotkaniu, które opowiadają mi swoje historie. Z serca po prostu. Tak, starałam się, żeby to było z serca i z drugiego serca. Absolutnie. Super, to słuchaj, wydaje mi się, że powoli dochodzimy do końca i że to może być taki czas, że jeżeli nas oglądacie i chcielibyście o coś Wokę zapytać, no to jest czas na pytania. Tutaj widzę, że jeszcze Ania Moderska napisała Woka, to do ciebie, to ja nie będę, to musisz ty przeczytać. Tak, że powinna trafić w ręce każdej kobiety i każdego zainteresowanego. Dziękuję. Akurat z Anią Moderską mam taką historię, pewnie kojarzysz Anią. Anię, ona jest też rysowniczką. Tak. No, ona i moje teksty w kosmosie dla dziewczynek. No, więc tutaj ja znajdę w książce jej rysunek, który zrobiła do książki. To są właśnie jedne z ostatnich rysunków. Jak to pokażę, żeby było widać. O! O, i to jest na przykład do rozdziału o menopauzie. I ja jestem zachwycona takimi rysunkami. No i też właśnie rozmawiałyśmy o tym, jakie te rysunki mają być. I też starałam się, żeby one były takie wprost. To znaczy, no miałam trzy wspaniałe rysowniczki. Szukam tutaj do miesiączki obrazka. O, jest. To z kolei Ola Niemiec. No jest super. Robiła tam ilustrację i w ogóle teraz w książce jest dużo kolorowych ilustracji,
I właśnie to od tej ilustracji z miesiączką się zaczęło, bo ja miałam wizję, żeby dać może tylko 3 ilustracje. I właśnie Ola Niemiec jako pierwsza je robiła. I jak zobaczyłam tą do miesiączki, to pomyślałam, o nie. To muszą być kolorowe ilustracje i mam wrażenie, że one też dają. I właśnie ta książka to jest taki wielogłos. Z jednej strony jest bardzo dużo wywiadów z kobietami, jest to też mój głos, czy z osobami też transpłciowymi, ale też były 3 redaktorki, 2 korektorki i 3 rysowniczki, i jeszcze jedna, która robiła kolorowanki już. Plik już prawie poszedł do drukarni, ona jeszcze robiła kolorowanki dla dzieci. I to jest takie dzieło zbiorowe, to jest nasza książka. Tak samo tutaj autorem wyklejki, koloru, że ma być wyklejka w książce czerwona, to na przykład był drukarz, powiedział, że będzie dobrze wyglądać. Tutaj jest tasiemka. Tasiemkę chyba ja wymyśliłam, jak tutaj, tak? Taka właśnie zakładka. Więc no, ta książka jest też taka dochuchana, dopieszczona, ma lakierowane litery na okładce i tak dalej, więc chcę jeszcze powiedzieć, że ja taka nie jestem. Ja mogę założyć bluzę od dresu, ja mogę mieć książkę w miękkiej okładce na najtańszej papierze, bo najważniejsza jest treść, ale ta książka chciała, ona po prostu chciała być wydana w wersji jakiejś królewskiej. I też mi jedna z kobiet powiedziała, że dlatego, że to jest jakiś właśnie nasz wspólny głos, coś ważnego, że forma też jest ważna, więc ja miałam długie rozmyślania i rozmowy z drukarnią, jak to zrobić, kiedy, nie wiem, trzeba zamówić papier z Niemiec, granice są pozamykane, tasiemki nie da się zamówić, bo coś tam, ale jednak wszystko się znalazło i mimo zarazy i tych pozamykanych granic, przestojów, książka została wydrukowana i wydana właśnie teraz. Więc... No właśnie, to jest też w tym wszystkim jakieś zupełnie niesamowite. Że wiesz, że masz premierę jeszcze w takich okolicznościach i co jest dziwne, ale jednocześnie jakby wszystko ogarnęłaś. Tak, no nie byłam w tym sama. Całe grono ludzi mi pomagało i też na przykład na grupie facebookowej Klub Uniesionych Spódnic też mi kobiety z klubu pisały, dasz radę, wierzymy w ciebie, kupimy tą książkę. Tak, i też druk został sfinansowany ze zrzutki, bo ja nie miałam pieniędzy na to, bo się nagle okazało, że to trzeba kilkadziesiąt tysięcy, żeby 3000 książek, 1000 książek wydrukować, więc no... To było wyzwanie, też robienie jej od takiej formalnej strony. No dobra, to powiedz może, gdzie można tą książkę dostać, gdzie można ją kupić. Tak, książka jest w moim sklepie, sklep.seksualność-kobiet.pl i w tym momencie ona jest tylko tam. Mhm. I dzisiaj jest ostatni dzień niższej ceny, więc jak ktoś chce na szybko, w emocjach, pod wpływem emocji kupić książkę, to ona jest jeszcze dzisiaj 20% taniej. Cena nie jest taka typowa, bo książki przeważnie kosztują 39-49, tak 99 to jest cena okładkowa i to też jest taki mój zamysł. Ja wiem, że to może być dużo dla niektórych osób, ale ja sobie tak wyobraziłam, że dzięki temu kobiety będą ją kupować razem, będą się na nią składać i że ona będzie takim przyczynkiem do pierwszego kręgu, do tego, żeby to znowu nie zostało gdzieś pod korcem schowane, niewypowiedziane, tylko zrzucimy się we 3 na jedną książkę i będziemy ją razem czytać i będziemy ze sobą rozmawiać. To jest mój tajny, ukryty plan, oprócz tego, żeby przeżyć oczywiście dzięki książce. Ale też myślałam właśnie o tym, że bardzo chcę, żeby to poszło w świat i zmieniło coś w twoim życiu, że jak już kupisz tą książkę, czy nawet samo zamawianie może być jakąś nowością, że napiszesz do swoich koleżanek, zróbmy zrzutę, bo ta Ilnicka w ogóle zwariowała i chce tutaj tak. Książkę, co to ma być. To jest w ogóle jakaś bardzo, bardzo mi się podoba. Tutaj Maria pisze, że jej kontakt z tą książką jako przedmiotem daje wielką przyjemność i że czytają, bawi się tasiemką, głaszcze okładkę, nasyca się czerwienią wklejki
i że ją wącha, oczywiście, bo przecież to wszyscy robimy z książkami, jakby nie ukrywajmy tego. I że naprawdę to jest zmysłowe przeżycie. Super. Jeszcze tak sprawdzę, że czy nie chcecie nas o coś zapytać? Macie jeszcze jakieś pytanie do Woki, bo już wybiła 11 i tak troszeczkę będziemy kończyć. Może jeszcze damy nam sobie tutaj 30 sekund. A jak nie, to powoli chyba tak. Kończymy powoli. Tak, ja myślę, że ja zawsze mogę jeszcze odpowiedzieć na komentarze, które będą pod tym live'em, tylko jasne, proszę mnie otagować, żebym ja w ogóle zobaczyła, czyli wpiszcie Woka Ilnicka i ja wtedy zobaczę, że ktoś mnie taguje, pod tymi komentarzami różnie w ogóle bywa. O, ja myślę, że ja po prostu tak klarownie opowiadam, że wszystko jest jasne, a ty tak, wiesz, cudownie prowadzisz, że po prostu można nas tylko słuchać. Nie, no myślę, że wiesz, to są jakieś takie tematy, które trzeba sobie też sięgnąć po książkę i myślę, że wtedy też różne pytania mogą się czytelniczkom i czytelnikom pojawić i pewnie wtedy jeszcze będziecie o tym rozmawiać nie jeden raz. Tak, ja też mam takie marzenie, żeby już była możliwość spotkań autorskich i w ogóle porozmawiania z kobietami. Ja czuję, że to jest taki pierwszy krok mój, że z tą książką, mimo że ja ją robiłam 5,5 roku, że teraz się zaczyna coś nowego. Ja z chęcią pójdę właśnie w świat i może jakoś jeszcze w inny sposób podam rękę. Super. Woka, to dziękuję ci serdecznie za to nasze przedpołudniowe twoje spotkanie autorskie. Serdecznie ci gratuluję tej książki. Znowu nie mogę ogarnąć. może mi się uda, to nie jest takie łatwe. Koordynacja. Bardzo, bardzo ci gratuluję. Dziękuję też, że mnie zaprosiłaś do tej rozmowy i że mogłyśmy tutaj przez ten czas dzielić się twoją książką ze światem i że mogłyśmy też wcześniej na jej temat pogadać i ogarnąć wszystko tutaj w zagłębiach facebookowych, jak to działa, żeby zrobić live'a w czasach kwarantanny. Także dziękuję ci bardzo i gratuluję ci serdecznie. Tak, dziękuję też wam, widzki i widzowie. Słyszymy, że jesteście, bo widzimy te komentarze od razu. Tak. Także Basiu, bardzo, bardzo dziękuję. Czułam się wspaniale. Ach. No. Bardzo dobrze. To teraz herbatka. Herbatka z toastem. To cześć fanpage'u. Spódnice do góry, miejcie się dobrze. Książka jest w sklepie. Jest też tam druga książka o miesiączce. Możecie zamawiać. Jeszcze dzisiaj jest taniej. A my już tutaj wychodzimy.